Twórcom filmowym łatwiej wskazać, w jaki sposób miejsce akcji łączy się z postępowaniem głównego bohatera, jeśli znają je od podszewki. Obraz Nowego Jorku w szczególny sposób przekłada się na twórczość braci Safdie, którzy w mieście mieszkają i tworzą od zawsze, i którzy przy każdym filmie korzystają z obrazu metropolii, przeciwstawiając jej pasmo możliwości z nieprzewidywalnym charakterem, w znaczący sposób ingerującym w samopowiadanie. Nowy Jork nigdy nie pełni jedynie roli tła jako miejska sceneria, szczególnie że filmy braci Safdie związane są bezpośrednio z ich historią z życia. Zależy im na autentycznym wizerunku miasta, który w szczególny sposób naznacza swoją obecność w ich filmach. Autentyczności obrazu miasta towarzyszy fakt, że wszystkie dotychczasowe produkcje udało się twórcom zrealizować bez blokowania ulic do poszczególnych ujęć, rejestrując prawdziwy, surowy obraz Nowego Jorku oraz jego mieszkańców. Dźwięki otoczenia zlewają się z nakładającymi się na siebie dialogami rozmówców, tymczasem kamera skupiona jest na pojedynczych obiektach lub osobach. Często ogranicza się do samej twarzy głównego bohatera, próbującego odnaleźć się w natłoku zdarzeń. Trzema filmami Safdie wypracowali pewien model protagonisty z bardzo nieoczywistym rozbiciem na motywacji działania w nowojorskiej scenerii. Okay. Well, you have some parenting to do. Really? Okay. Yes. I have some parenting to do. Yes, you do. Okay. Who are you? Daddy Long Legs, pierwsza wielka produkcja Safdie, była odbiciem relacji twórców z własnym ojcem, na którego wzór wykreowali postać rozwiedzionego kinooperatora Lenego. Sprawowana przez niego dwutygodniowa opieka nad dwójką synów ogranicza się do pełnienia roli towarzysza do zabaw zamiast rolą ojca w pełnym tego słowa znaczeniu. Chowa się za iluzją ciągłej zabawy z wychowankami, odgradzając ich od stanu faktycznego, do jakiego należy jego własna niepowiadność i nieumiejętność pogodzenia roli ojca z innymi sferami nieułożonego życia. Lenny ukazany zostaje z dużym, empatycznym bagażem, dzięki scenom, w których jego starania nie zostają zauważone przez synów, uzupełniającym dzieciństwo braci Safdie o chwile, których oni nie mogli dotychczas docenić. Początkowa plansza filmu z dedykacją dodatkowo ociepla jego wizerunek. Bohater na wzór Lennego powraca w kolejnych filmach pod znacznie zmienioną postacią, co nadaje całej twórczości autobiograficznego wymiaru. Good Time. Przestępca Connie próbuje radykalnymi środkami wydostać niepełnosprawnego umysłowo brata z rąk policji, w który trafił po nieudanym napadzie zorganizowanym przez Coniego. Za pieniądze z napadu obaj mieli przeprowadzić się z dala od żywiołowej metropolii. W nieoszlifowanych diamentach jubiler Howard Ratner sprzedażą opalu chce spłacić zaciągnięte długi, odciągając od siebie niebezpiecznych wierzycieli. Jednocześnie próbuje pozostać w roli ojca, męża i partnera młodszej dziewczyny. Realizując plan zakładający pewien nowy porządek, bohaterowie wszystkich trzech filmów sięgają po lekkomyślne i radykalne środki, próbując pozostać w roli opiekuna i móc jednocześnie przezwyciężyć trudności nakładane przez środowisko wielkiego miasta. Szukając prostych rozwiązań do wyjścia z sytuacji, wyzyskują jego możliwości na swoją korzyść, co wystawia ich moralność na jeszcze większą próbę, kiedy świadkami wzlotów i upadków stają się ich bliscy. Bohaterowie obu nowszych produkcji mają do czynienia z gigantycznymi długami, mafią na karku i napadami na bank, co stanowczo odbiega od pierwotnej historii dzieciństwa i stawia moralny osąd wobec nich pod jeszcze większym znakiem zapytania. Zainteresowanie półświadkiem i nad wyraz empatyczny stosunek wobec bohatera kryminalisty z Good Time w dużym stopniu tłumaczy przeszłość jednego z braci, Josha. I'd say the origins of the project rest in
my lifelong kind of obsession with the American criminal, getting involved in, you know, petty crimes myself when I was a kid and through high school, kind of to this day. Give us one. What was a petty crime that you did? I mean, I did stupid graffiti stuff. I did a lot of stealing. Sawni portretują miejsce akcji, które sami znają najlepiej. Pomaga im to odnieść się do osobistych opowieści ze swojego życia i przedstawić złożone motywacje bohaterów produkcji. Autentyczny obraz nowojorskiej metropolii, w której wszyscy znajdują się w ciągłym ruchu, razi zasobem perspektyw i gorączkową energią. Jego nadmiar nie pozwala normalnie funkcjonować bohaterom filmu Safdie na ulicach Nowego Jorku. I paradoksalnie z drugiej strony podsuwa pasmo nieograniczonych możliwości. Wiąże się z tym droga do celu ryzykownymi ścieżkami, na skróty. Często przy pomocy napotkanych po drodze osób. Obojętnie w jaki sposób Lenny, Connie i Howard w akcie desperacji ulegają iluzji łatwego zwycięstwa, sięgając po ekstremalne rozwiązania problemów. Z czasem zauważają szkodliwe dla całego otoczenia skutki własnych działań. Miasto wystawia ich moralność na próbę, a Safdie powstrzymują się od jednoznacznego osądu. Kładą nacisk na rozsądniej brzmiącą intencję działania na rzecz bliskich, a także złożony obraz środowiska, dokładający się do chaosu. Na tym etapie twórczość Safdie jest częścią autoterapii wobec zarówno relacji z ojcem, znajdującą w filmach z czasem bardziej radykalną postać, jak i niespokojnym charakterem miasta, z którego pochodzą.